Mieszkaniec to tak naprawdę nazwa pojawiła się 2 tygodnie w sklepach. Wcześniej nazywaliśmy się Transparentny JST. Jest to dla nas duża zmiana, ale bardzo istotna też dla klientów. Wiedzieliśmy, że takie oczekiwania ze strony klientów są. Mobilny oznacza w aplikacji mobilnej, czyli wkraczamy z produktami Rekordu już bezpośrednio do naszej aplikacji mMieszkaniec. I taką nowością na ten rok, poza zmianą samej nazwy, która jest no jakby rewolucyjna dla samej aplikacji i produktu, jest to, że mamy podatki i opłaty w aplikacji mobilnej, co rusza właśnie 1 czerwca, także jesteśmy tuż po premierze. Czyli mieszkańcy samorządów, które obsługiwane są przez systemy dziedzinowe do podatków i opłat firmy Rekord SI, z grupy Rekord SI, będą teraz dostępne u nas w aplikacji mobilnej. No jest to duża, fajna, rewolucyjna zmiana dla naszej aplikacji, bo poza tymi miękkimi rzeczami, które do tej pory funkcjonowały w aplikacji, czyli harmonogram wozu odpadów, zgłoszenia awarii w mieście, ogłoszenia wysyłane do mieszkańców, czy tym, czym zaczynaliśmy tak naprawdę w Euroinnowacji Software, czyli budżet obywatelski, konsultacje społeczne. Wreszcie mamy coś twardego, czyli podatki, opłaty, konieczność logowania przez mieszkańców węzłem krajowym, profilem zaufanym. No i to jest duża rewolucyjna zmiana dla samej aplikacji. No i myślę, że też, że takie zwieńczenie właściwie naszego mariażu Euroinnowacje Software i grupy Rekord. No i bardzo się z tego cieszymy u nas w Euroinnowacje.